No witajcie w kolejnym filmie. No i co wam obiecałem i nie dotrzymałem. Film nie nagrałem w dzień. No bo miałem dzisiaj naprawdę taką robótkę, że nie mogłem jej zostawić na później. No i niestety jest godzina, już wam mówię, 15 w pół do 16. No i co? Za pół godziny jadę na drugie gospodarstwo. I nie mam kiedy filmu nagrać, bo później ciemno. 16 ciemno, nie? Wiemka? Ja akurat kot z kucą teraz pościeliłem, dzisiaj sobie chodziły trochę. Rano był przymrozek, a teraz no niestety kropi deszcz, teraz trochę chwilę przestało, ale tak to cały czas tutaj padało. No i nic nie zrobię, no. Niech se kuce jedzą, ja pościelę królikom, tym nowym nabytkom. Zostało mi słomy, bo mają mokro. O! Capie i uciekaj, uciekaj. Miałem jej wczoraj pościelić, a naprawdę nie miałem czasu. Uciekajcie, ryjki. Liścia wsianie, nawet gałązka była. Uciekajcie, uciekajcie. Zaraz dostaniecie, bo głodne są. Dostały wczoraj wieczorem i dzisiaj dopiero będą dostać pierwszy raz, bo je uczę, żeby wieczorem dostawały. Jak widziałem jeszcze rano, to siana miały od wczoraj. O, mają tutaj teraz refrajdę. No sobie gryzę. Później wam wodę zmienię. Uciekać, uciekać, uciekać. Ryjki już na słomy nawaliły. Siana znaczy się. Łapać. Trzymajcie. Jaśnijcie, zajrzymy jeszcze sobie do tego. Do tej pary trójbarwnych. No a te łobuzy tu mają jeszcze. Nie mają mokro, to tu dostałem tylko ziarna. Co niebieńka? Dobra, idziemy zacząć do innych królików. Może im słono damy. Co kaczki? Trochę im ziarna posypiemy. O, to błoto, to jest mnie przeraża. Dosłownie i w przenośni. Kaczuchy. Ja tak się wczoraj zacząłem zastanawiać, że mi jedna francuska zginęła kaczka. O, lecą czaple. Francuska, co jest tego ostatniego kaczora, podobna do niego była. Bo była taka ciemna z białą koronką. I sobie wczoraj uświadomiłem, że ona mi gdzieś wsiąkła, bo jej nie ma. Ty masz swoją słomę, tu widzicie, wyżarły wszystko. Wczoraj dostały siano na filmie i wszystko wyjadły obuzy. Jak tutaj, w Sylwestra masz nam się kocić, nie? Jak w Sylwestra nam się okocić, to jak będziemy jakiegoś chłopaka, może sobie sobie go zostawię, to będzie miał na imię Sylwester na pewno. W sumie to śmieszne by było, jakby Zośka oźrebiła się w Sylwestra, bo wtedy by był Sylwester kucyk, jakby był konik. To fajnie by było, albo jakaś koza jakby się okociła w Sylwestra. To by było nawet śmieszne. Ten zakopał oczywiście miskę. Tutaj nasz ojciec wszystkich ojców. Znaczy ojciec tych dwóch małych i tamtych dwóch samic. Znaczy ich dzieci, które jeszcze nie urodziły. Co ryjki? Wodę chcecie, nie? No, ryjki. Już mają około 4 chyba tygodni. No i w styczniu nie będę chciał strzelać, tak więc jeśli ktoś jest z okolicy Wielkopolski, tam możecie pisać brief to na Facebooka, na Messengera, to może mogę im wam sprzedać. Prawdopodobnie zostawię sobie tą łaciatą albo tamtą, ale to są tylko na razie plany. A co się stanie, to co będzie, to zobaczymy, nie? Moćki. Zejdziemy sobie do tamtych, bo wy ich nie widzieliście. Chodź, samica. Gdzie tu pogłaszczę. Sorry, że tak słabo widać, ale na nic nie poradzę. Są nasze szczurki. Nasze szczureczki. Proszę, wszystkie czarne. Murzynek Bambo. Łobuzy. Wszystkie będą czarne. Nic nie poszło. Samice, żeby była taka niebieskie były. Czy tam, jak to woli. Którzy mówią, że to nie niebieski, a to na to mówię niebieski. Tam siwy, szary, bury, nie wiem jak to tam.
Zawsze ktoś mnie poprawi, ja jaką maść nie powiem, to mnie ktoś poprawi. No dobra, nie straszymy ich tak, więc no, łobuzy już. Jeszcze nie wychodzą z gniazda, bo jest ich 6, to mają ciepło w dupkę. Tak to by... i zimno, by im zimno było. Dobra. No w sumie to nie muszę im ścielić, bo wczoraj, nie przedwczoraj im ścieliłem. Wczoraj i może i też. A jeszcze sobie zerknijmy tu. Barania, ty tam masz zawsze sucho. Temu pościeliłem, to ma, to nie trzeba mu ścielić. Dobra. Tyk, idziemy do kuców jeszcze, to pościelimy to resztę kozą. Mają sucho, ale żeby mi tutaj się nie zmarnowało, to damy kozą. Gdzie mi tu przychodzisz, sapie, bo cię zaklinuję. Pa. Tam pisaliście, że chcecie takie vlogi, to może i się będą pojawiały takie vlogi, bo o, nie mam czasu nagrywać. W sumie mi bardzo, nie wiem ile jeszcze bardzo powiem, zaskoczyliście miło mi, jest, że te subskrypcje tak lecą, nowych widzów szybko przebywa, za co bardzo wam dziękuję. I to z dnia na dzień coraz więcej tych subskrypcji przybywa, bo na YouTube Studio właśnie sobie spoglądałem, jak tutaj przychodzicie, moi nowi widzowie. No i co, 26 grudnia przyszło 27 widzów, 25 tam chyba 23, a wczoraj, czyli 27, przyszło aż 39 widzów, za co bardzo wam dziękuję, to jest naprawdę wielka suma dla mnie. Nie wiedziałem, że kiedyś będziemy zdolni do takich liczb. No, dla kogoś może to nie są duże liczby. 39 subskrypcji w jeden dzień, jak niektórzy mają po kilka tysięcy dziennie. Ale jak dla mnie, kanały o zwierzętach nie są takie popularne. No i dla mnie to jest bardzo wielka przyjemność, że mnie doceniacie i jednak nowi widzowie zostajecie u mnie i dajecie mi tą szansę, żebym w jakiś sposób, można to powiedzieć, tam zaimponował, czy tam jakieś porady dawał, że chcecie mnie oglądać. Za co bardzo wam dziękuję. Dobra, żeby ten film nie był długi, żeby mi się zdążył przesłać na 18, bo już zaraz 16. Żeby przez te 2 godziny może mi się prześle, bo jeszcze muszę miniaturę zrobić. To idę po ziarno i szybko podajemy królikom i kończymy tego filma. Dobra, mamy już rutę. Dajcie miseczkę. Ona ma tutaj taką fajną miseczkę podstawek po kurczakach, bo muszę im coś innego znaleźć, ale na razie im wystarcza. Jakoś złap się. O, proszę. Wcinać, a kozy tu mi nie podbierać. Koza, nie podbierać mi! Uciekaj. Nie wiem, czy tylko jestem taki dziwny, można to tak nazwać. Czy wy też tak robicie, ale bynajmniej jak ja jestem przy zwierzętach, czy tam też coś sobie robię, to lubię sobie pod nosem czasami tak mruczyć, śpiewać, bo często się... No, uciekać kozy! Ja wam zaraz dam! Lubię sobie podśpiewywać, jak jestem u zwierząt. Może mnie też słyszą, słuchają. O, są głodne, tak? Zaraz dostaniecie wszystkie. Te też tutaj już buszują. Że muszę trzymać między nogami wiadro, bo mi te kozy zjedzą. Proszę bardzo. Łapcie. Akurat to wiaderko jest takie fajne po serku, że akurat jest taka miarka na królika, na taką podstawę akurat jest. Jak coś, to im wieczorem jeszcze dorzucę, jak zjedzą wszystko. Uciekać, kozy! Gam. Uciekaj. Stop, nie ruszaj się. Co, mam nadzieję, że te filmy moje się dobrze wam ogląda. Możecie napisać, czy lubicie właśnie filmy tego typu. No i cieszy mnie to, że chociaż jakaś tam część ludzi lubi mnie oglądać. Sam siebie osobiście nie lubię słuchać. Nie to, że bym na przykład nie lubił swojego głosu, ale jakoś tak mi dziwnie zawsze, jak mam słuchać swoich filmów, no ale oczywiście przed wrzuceniem, czy też jak już wrzucę, to muszę to sobie obejrzeć ten film.
Często mam jakieś błędy w wymowie, czy się pomylę, tak jak ostatnio, pod, no, dwa filmy temu, jak nagrywałem o Zośce. Co było w tamtym filmie? Nie, przed ostatnim filmem, to chcieliście mnie zjeść w komentarzach, bo powiedziałem, że kucyk się oprosi. Zwykłe przejęzyczenie, czasem tak bywa. Nie zawsze, jeśli szybko mówisz, to chcesz powiedzieć to, co mówisz. Nie wiem, czy to w ogóle miało jakiś sens, co teraz powiedziałem, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Jak człowiek jest skupiony na dwóch rzeczach naraz, oprzątaniu zwierząt, gadaniu do telefonu, czyli do was, i jeszcze myśleniu, co by tu powiedzieć, to często się pojawiają jakieś błędy, czy to w wymowie, czy też w spójności zdania. Jeszcze ty dostajesz. Bo jest naprawdę ciężko się skupić, robić trzy rzeczy naraz. Chodźcie. Bo tutaj muszę patrzeć, czy dobra miarka na pewno do królika. Czy żeby mi tu kozy nie podjadały ziarna, i jeszcze doglądać, czy w kamerze, czy też w telefonie, czy się wszystko dobrze nagrywa. Bo co by to było, jakbym nie patrzył w kamerę i by wszystko było cały czas tak na klatkę, albo by kamera tak latała. Wiem, że czasami tak lata na filmach, ale staram się teraz, żeby tak już nie było. Tak więc na wielu rzeczach się człowiek skupia i nie zawsze mu wychodzi to wszystko. No, oczywiście brakło mi pół wiaderka. Dobra, ty dostajesz. Ja muszę odchudzić trochę, bo mi się nie chce zakocić z kubana. Dobra, Wojtek, gdzie masz miskę? No ja jeszcze muszę im wody dać. A tu zaraz na przysłowiowe rancho, bo my nazywamy to drugie gospodarstwo rancho, bo tam jest dużo zwierząt. Czekajcie, bo ja muszę sobie jakoś nasypać do tego wiadra. Teraz się widzimy. Bo w sumie nie dojadł żarna, to mu tyle wystarczy. Jutro znów dostaną to. No i wodę muszę im jeszcze dolać. Widzicie, tak to jest. Trzeba podzielić. Jakby to nazwać życie prywatne. Internet, nagrywanie filmów. Jeszcze obowiązki są. Co nie? Ela, idziemy. O, Ela, Ela, chodź tu do mnie. Ela, Ela, pokaż mi swego przyjaciela. Dobra, kucom dam później. Już po nagrywkach, bo film już trwa. Dobra, już gra, trwa 13 minut, on się mi nie zdąży pewnie przesłać. Jeśli oglądacie to kilka minut po 18, no to z całego serca wam przepraszam, was przepraszam, ale się nie wyrobiłem. Ale będę się starał jak najszybciej, żeby się wyrobić, tak więc możecie zostawić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, jesteś nowym widzem. Śmiało napisz w komentarzu, jestem nowym widzem, ja zaserduszkuję ci komentarz i możliwe, że cię pozdrowię, jeśli będziesz chciał. Możecie śmiało opisać komentarze, lajkować filmy, bo im więcej jest lajków czy też komentarzy, tym ten film, jakby to można powiedzieć, jest popularniejszy, że więcej osób może go zobaczyć. YouTube go dalej generuje, żeby go poleca innym osobom. Tak więc ja już tutaj nie przedłużam. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło, udanego Sylwestra, no i cześć.